Farmingi, i to jest kolejny odcinek z Farminga w 2019 z serii od Ursusa do Windusia, bym się cały czas domyślił, nie wiem czemu. Z rozdziału drugiego i dzisiaj ze mną jest sąsiad. Majster. No. I dzisiaj my już tu się byli po nawozy. Po nasiona i nawozy z sąsiadem. No. I tu sąsiad pochwal się swoim nowym nabytkiem. To pierwszy czynnik, który widzicie, akurat wszystkie czynniki, które są na moim gospodarstwie, są zielone. Mogę tyle powiedzieć. Jak przyjedziecie, Mikus pod koniec odcinka pokaże, co to jest mój drugim czynnikiem. No, no i co? I ta zielona, a moja autosanka do twojego 4011 fajnie pasuje. Nie? No idealnie. A mój zoom do zooma, nie? Dobra, zapalujmy. No i co? Co? Dwie przyczepy wiśnie, a pociągnięte 60, mi się wydaje. No. I tu nam widakiem, jak widać, tu stoi się. Załadowali już to. Bo to jakiś pan taki dziwny był, co załadował, i by to za długi ten odcinek był, więc już taki z załadowanym myśmy tu. Ja też chciałem, żebyśmy mieli jego twarz zamazaną. To by głupio wyglądało, wiecie. Lipa. Więc gdzieś jedziemy? Gdzie jedziemy? Tu w lewo, czy jak? Tam, gdzie pamiętasz pierwszy odcinek, jak robiłeś. No to tu. Policja przynajmniej mandatu nie wklepie. Dziwko. Ja mam światła, nie, ale z tyłu z... Nie, na autosance? Mam tam światło na autosance? Nie, na autosance są zepsute, elektronika. No, a tu mam wybite światła na 60, a z przodu nie ma, no to wiecie. Pamiętasz, jak jechałeś tamtą górą, tamtędy jedziemy. No wiem. To jedziemy. Jak kopcie. O nie, ta 40. Ona jest wyremontowana. Wiem od gościa, który remontuje czynniczki. Zapytek, tak ktoś może powiedzieć. On powiedział, co ja chcę na tej jeździe, co ja chcę na... Chcę na zabytek, znaczy na te, jak to się mówi. Ej, tu! Na... Odbijamy. Tu? Tak, tam. To jest taki fajny powiedział... lasek jest. Wiem, a tam kukułki głupie szukają. No. Ej, a sumsia tak w ogóle, bo ty miałeś tam być obok, nie na gospie, i to teraz wytłumacz, że tam było od twojego dziadka, ale... Problemy doszły, bo chciałam tam wiaty dostawiać jeszcze i nagrywać to, ale nam, mi nie pozwolili wiaty stawiać. Nie dostałem pozwolenia i powiedziałem se, miałem pole też obok kupione, a ja mówię, na start, znaczy można tak powiedzieć, na start z gospodarstwa, to mi tyle pola nie jest potrzebne. No ja sobie postanowiłem, w tam niecały miesiąc wybudować tego spon. Oni tam mi same gotowcem, tak można powiedzieć, postawili. No. Jeden budynek jest tylko zbudowany, tak mówiąc powiedzieć, według swojego projektu. Reszta to jest zbudowana według tych, jak ci mieli przygotowane, wiesz o co chodzi. No. Ty tam stoisz? Co? Ty tam stoisz? No bo ty pomału jedziesz z tym, nie? Nie, bo mi coś gaz w 40 nie działa, muszę do niej dojrzeć. Pogodą bez problemowo będzie 40 chodziła. Fajnie, z tego przejeżdżałem, nic nie szwankowało. Teraz cię zbyt jest. A już wychodzi, nie? Cisnę? I jakby automatycznie zwalnia. Ja muszę prawie podnieść do góry jak do zgaszenia i od razu cisnąć jeszcze raz. No. Jakiś czas tak mi robi. Aż cię gonię. Fuj, Boże, ja zaraz jak się tak patrzę na ciebie, tam to jeszcze... Tam to nie powinna takim ciężarów z takimi ciężarami twoja jeździć. A, no, to jest zło, to pójdzie i tak na ten, na remont, na zimę, ale ten sezon jakoś trzeba... Jakoś trzeba przetrwać na tym. Od ciebie wóz będę chyba brał. Bym kupił od ciebie wóz, bo ja nie ma żadnej przyczepy. O, wóz to na żon pójdzie. O fuck, jak mi wymusił, patrzcie. Ja a ciebie! Ale ci... O nie, znowu się stanęło. No to jeszcze na ruchliwym. Nie, no to ludzie tu mają... Co oni tam zrobili?
No nie wiem, on jakoś wymusił moc, no nie? Ja se jadę, No, a ty on i nie tak się... wykryłeś, bo jeszcze by się dowalili do ciebie. Ale ty to miałeś na kamerze nagrane. Gdzie tak czy tak by, jakbyś walnął w niego, to by ci zapłacił. I byś miał na remont nowy. Na remont byś miał. Mógłbyś strzelić go. Co ci, co się stanęło? Prawie ja wjechałem w tego chłopa, co zapał mi. Tak, ja musiałem na chodnik uciekać. Aha. Bo ja Ej, się to weź tu na... ten. Jedziemy na moje gosponie, bo ty już przywiozłeś ten tak, wóz, bo nie? Przecież mój jest już przywieziony. No. My z rana pojechaliśmy tam, załatwialiśmy wszystkie tego, kupiliśmy. Mogłeś poczekać, czy my się trzymamy, byśmy obaj. No, ale nie, no, w sumie i tak byśmy musieli. Byśmy musieli, ja przecież. No. Ja do ciebie przyjechałam po przyczepę z rana i dla siebie znowu załatwiam, a on powiedział, może ja zeszłam na gram odcinek do siebie. I wtedy on tam jechał po nich i załatwił. Ej, weź mi to odczep, tu ja się potem ten wyładuję. Dobra, to dawaj marszanem do mnie. Nie, ja się przejdę, bo to blisko jest. Jeszcze A bo se 30 pojadę, przetestuję, bo to... Dawaj 30 przepad. Bo jest już maska, nie? No to... Znaczy jeszcze ten gej i światła jeszcze nie przyszły. Nie, to jest prawicy, jak że ty masz ten chodnik, bo jakby na ulicę miał wyjechać, to by było tragicznie, czekaj. No. Jak? Rzucę to. Fajnie. Nie kopię tak jak... wyjechał. Chcę zapowiedzieć, że za niedługi czas będą sianokosy. No nie, no jeszcze trzeba je zasadzić. To nie planuj. Znaczy jeszcze trzeba zasiąść, nie? Jak ja mam przed domem, o! Łódź, panie, na bogato. No bo co? Jo. Ale musisz jeszcze gdzieś schować, bo zmokną być jakiś. O. Znaczy to nie trzeba, nie? Tak, to wiadomo, ale na bogato. O, zary też się muszę schować, żeby tu jechać z tą. No tu jest tak, przetrząsarka. No. Kos, najgorszy sprzęt na tym gospodarstwie, taki ala kultywator wrona. No, porę mówicie zgrabiarko przetrząsarka 7 gwiazd i drugi chyba perełka na tym moim gospodarstwie C28, a tu jest moja limuzyna. Złomowód. Znacie z odcinków. No. Pierwszego odcinka pierwszego. Ej, a ten, a na razie złom... nie mam muszę postawiać. Ej. Tu są. No. Ej, ten złom u ciebie z banka YouTube'a, że ty w gospo idziesz już. A nie w te. Słabo kasa jeszcze za ten złom. Kiedyś to szło zarabiać miesięcznie nawet lepiej niż pracowałbym na tym na gospie. Na hektarach. Bo kiedyś tak miesięcznie wyciągałem nawet 20 tysięcy. No. Sporo, a teraz zacząłem. No, kibel tu zbity był na szybkości dla majstrów, a to jest, to tu my postawiliśmy kurnik, nie było ich planem. To był gotowiec i tamten też, to po stodoła też był gotowiec. Ale za niedługi czas, nie, tu nie przejdziemy, zapomniałem, że my tu płot mamy postawiony już ogrodzony fajnie. Tu gdzieś z tyłu będziemy w tym trójkącie stawiać oborę może. No. Znaczy ja idę w świnie, nie no to do ciebie jedynie siano kosy, bo mi to tam nie było. Mówię, no, z jakiś czas temu już mam osprzęt, ale rotacyjne gdzie stoi w ogóle? A tu! Zapomniałem gdzie rotacyjne. Tu jest rotacyjne jeszcze. No ale jeszcze musisz pokupować, nie? Se siewnik albo coś ja ciebie sprzedam kiedyś. Nie, siewnik, ja siewnika nie chciałem kupować, bo ty masz, wiem. Siewkę sobie kupiłem, bo wiesz, jak to na spółę, znaczy z tego. Ale pa, bo ty nawet... to zainwestowałeś, bo to nowe takie świecące. Jest po dziadku. On miał wyremontowany dziadek, bo dziadka tak, już ci powiem co ja przywiozłem. To, tą siewkę, kultywator od dziadka, wszystko po dziedziczy, to i tą 28. Rotacyjną, a tą 40 tylko kupiłem i Steve w garażu ona stoi jeszcze. Tam nie pokazujemy, bo tam jeszcze robią. No. Robią, a tu 40 tylko ja kupowałam, a tak resztę to ja odziedziczyłem po Sipman. Resztę to ja odziedziczyłem po dziadku. To dziadek remontował sobie te maszynki, widzicie, kosto, rotacyjna była wyremontowana, to 28, ale miał kultywator remontować. Ej, tutaj w kosie te opony to jest hit, nie? Wszystko tu remontował, do niego.
No. Weź mi nowego kosa, załatwiłem. W lepszym stanie on był. To nie jest dziadkowy kos. To jest ten ze złomu, co załatwiłem. A on tylko z tego swojego starego wziął, rozumiesz, części. Dobre, do tego. Wiesz. A tutaj miało być remontowane to i te brony miały być wywalone, a miały być wałki dodane. Ale wiecie, za szybko zmarł dziadek. Lipa się nie udało No, i dziadkowi. taka podobna sytuacja jak u mnie kiedyś była. No, No, bo po nim. tutaj ogółem ta 28 z tym jeździła, jakby ktoś się pytał. Ale miała bardzo ciężko 28, bo wujek miał, dziadek raczej miał tylko tą 28. I tam miał 5 hektarów może, więcej nie miał. Choć na łąkę moją. Może za parę odcinków będą Tu jest łąka. sianokosy. Tu jest łąka, że? Przy ulicy O, jakiejś tu będą takiej. sianokosy. No dosyć spora tu jest. Nie wiem, ile tu może No. być. Ale tu może być z 20 arów. Jakbyśmy kopali, wiesz co? No, jakbyśmy kopali te fundamenty kiedyś na twoje oboje Nie. czy coś, to ty byś osypać. I tak wiesz, bo tu i tak jest taka zaspa, to ty byś osypać tam ziemię. Tu już żyli, ale też choć przebiegniemy się szybko tu, polami miedzą, Gdzie polami. to? Ja to jedzę. Ja tu widziałem fajną łąkę, on sprzedał za jakiś czas, chłop miał, ja z nim gadałem tu, miał sprzedawać tą łąkę. Myślałem, żeby ten, bo to z ogółem dwie łąki, tych dwugostków chce sprzedawać, nie przebiegać, bo głęboko dosyć. I ja bym myślał, żeby ten rów zasypać. No ta, też, bo tu jest woda. Ale wiesz co, nie wiem, bo to nie wiem jak na twoje koszty, nie, bo to wielkie jest, no ale wiesz, łąka ciebie się aż tak nie opłaca, chyba że na początek, to potem już nie Mówię, musisz żeby tak tak na długo, ja wiem, co wysiewać, tu nie? zrobić. Byśmy zrobili, że ja połączyłbym sobie te pola, zasypał raczej ten rów, No. ale bym sobie tu pole orne zrobił. No, w sensie, niby się tu potem, wiesz, jakąś soję walnąłeś, ale wiesz. Ale właśnie, Nie, ty nie masz moje chyba tego, nie. ty nie Myślałem, że masz. tu niby soja nie wypala na tych ziemiach waszych. Niby, że tu lepiej rzepak czy pszenicę walnąć. No, ale ten. No. Ale ty nie I masz tego kukurydzę chyba będzie w innych, tym nie? roku, na pewno, i wykopki będą. To będzie trochę ten, można tak powiedzieć, sezon dosyć długi. No. A ja ty nie masz kombajnu, to co? To jakoś wistula by się musiałeś kupić, zafundować po tym No, jakiś sezonie. kombajn miałem, wujek i dziadek raczej miał, ale wiecie, tam sądy, rodzina, tam mój brat ogólnie się kłóci. Żeby dostać ten kombajn, rozumiecie? Bo on tam miał dziadek No. fara takiego ciągnącego. Zawsze tam z sąsiadem oni mieli go na spółę. Jakoś tam od sąsiada go kupił, a sąsiad do niego zawsze przyjeżdżał. On miał 40, tam miał 60 taką. No. Mikusa podobno. I on tam, nie wiem czy nie, taką samą. I on parę lat temu sprzedał. 60 komuś sprzedał, a dziadek od nich odkupił i ten far teraz się kłócą, rodzina się kłóci, żeby, rozumiecie, że mój kuzyn, mój brat chce ten fara. Jakby się udało, to byśmy, miałbym swój kombajn i by były trochę inne żniwa. Byśmy zrobili je nawet na dwa. Pa jakie tutaj. Kiedy żona się zaczęła Elastyczne bawić. jedzie. Weź tą taczkę zostaw. Na złom No, se daj, taczkę bo starą ci zły. wzięła. Złomu jej przywiozłem najgorszą. Malowałem i Ej, sąsiad, zaczynam. popatrz, bo tu, w tym płocie, nie wiem kto ten płot tutaj robił, bo to już tak wymyło, podmyło, ale. Ja muszę reklamację zgłosić. Reklamację. Ale to już to dzieło do. Ten, to dziadek chyba robił, nie, bo to już jest stare, czy Ja, tak kiedy tu nawet? był ten nie dziadek. Dziadek już zmarł wtedy przecież. To było miesiąc temu, jak dziadek zmarł. Ale nie, Ale ale tu gospo już miał kiedyś, są to ogródek ten płot tu, jest w tym stary, to miejscu. Tylko tego sracza oni chcą się zrobić. jeszcze Zamkę. trzeba. Zobaczymy, jak się uda. A tu jest taki ala garaż na samochody z domem włączonym. No. Dobra, możemy chyba kończyć odcinek. No. I co, ja się jeszcze zajadę na mojego spotu? Muszę Dobra. chodzić. Jadę czy tak do ciebie będę jechał po siewnik, bo terminy gonią. Tak, Bo ja nie, jeszcze nie bo mam wszystkich nie tych, ja nie musimy mam jeszcze nagrać odcinek, wszystkich, ja będę. no, pól zabajonowanych i w ogóle, to byś ty Bo musiał to ja mi. będę bronowo przed tobą, bo ja mam wszystkie pole już posiane, kupione mam. Posiane miałem, kupione już.
Pole już mam kupione, posiane wszystkie. Oprócz jednego. Nie, wszystkie mam posiane w sumie. Teraz tylko do sąsiada przyjechać. Ja ci będę tam 40 tego robił, a ty będziesz siał na przykład w następnym odcinku. A tymi bajonami. A to ja też mam w sumie. Nie, ja też mam te uliki, ale ty masz chyba nawet szejesze, bo ja mam. Ty masz takie z. Ej! Ja! Maska do wykle. Jak mi tu. Ja! Ale 40 załatwiłem. Ej, mi skrzywiłeś tego na jej stacji. Deskę to ja tam ci w całym tego walę, wjeżdżaj tu. Ej, na jej stacji mi to skrzywiłeś. To. Ten metal. Aaa, tu się wyklepiam, gorzej niż z maską. Dobrze, że mi to ikon nie pękną i te światełko. Dobrze, że ty nie ma świateł jeszcze, ale mi gaszą, przynajmniej to. Dobra, kończymy odcinek, bo też długi będzie. Rwielenie. Nie, maskę wyklepię się. Siatkę jakąś się załatwię. Ale nie no, mocno nie widać, ale jak pod światło by patrzyłeś, to na pewno ta. No. Dobra, ja ten bus od ciebie później wezmę. Dobra. Widzimy, tutaj kończymy odcinek, czekaj, ja ci 60 w sumie spinać mogę, bo te przyczepy czy tak nie będziesz rozpinał, nie będziesz z nich rozładowywał na razie. No to co, w następnym odcinku będą prawdopodobnie siewy, sąsiad będzie przede mną bajonował, no i co? No i tu nie masz siewnika, zapomniałem, że ty tu masz sadzar. Ej, nie zamykaj mnie, spokojnie. O kurde, ja mam tu siewnik, ja mam tu siewnik, ale tu nie wiem, czy się zmieści, to? To zmieści. Tu mam siewnik, ale to jeszcze nie w tym odcinku. Znaczy ogólnie, jeszcze. Ja muszę tam samemu ja jakieś jeszcze pole. Ja ten... Przestawiam. No dobra, ja. No to wysiądź, sąsiadce, pożegnamy. Dobra, kuńcz, ja już idę, że tu przygotowuję. No dobra, ja, więc to już było na tyle w tym odcinku. Był dzisiaj ze mną sąsiad. Dłumiarz, inaczej, znany jako wam, dłumiarz, czyli majster. Na razie. Więc też było na tyle w tym odcinku. Ja byłem Mikuś. Cześć.